Potwierdziło się to, o czym mówiliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. Opozycja antypisowska jednak będzie miała swojego wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Potwierdzone zostało to dzisiaj na konferencji prasowej na rzeszowskim rynku w obecności wszystkich liderów partii opozycyjnych, czyli Włodzimierza Czarzastego, Borysa Budki, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, a także Barbary Nowackiej, a kandydatem tym ma być Konrad Fiołek. Informowaliśmy o tym bardzo prawdopodobnym wariancie już pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy to po wizycie marszałka Czarzastego partie opozycyjne zaczęły podawać informacje w stylu, że ten kandydat jednak powinien być wspólny i że powinien być to polityk lokalny samorządowiec. Jaki wpływ miała na to wizyta Czarzastego, potwierdził sam Konrad Fiołek, który nazwał wicemarszałka Sejmu ojcem tego porozumienia. Coś, czego jeszcze niedawno się nie spodziewaliśmy, to znaczy, że opozycja jednak się dogada, że nie będzie grała na promocję własnych liderów, a postawi de facto osobę w tym momencie niezwiązaną z żadną z partii, chociaż Fiołek kiedyś był członkiem SLD, jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Jeszcze niedawno niemożliwym wydawało się, że Zjednoczona Prawica będzie wystawić dwóch, a prawdopodobnie za chwilę nawet trzech kandydatów. Myślę, że w obozie obecnej władzy zrobiło się dzisiaj co najmniej gorąco. Rozmach konferencji, wspólne dogadanie się, bonus za zjednoczenie, które zawsze funkcjonują, no jednak stawiają Fiołka, którego poparcie jeszcze niedawno szacowane było w okolicach 5%, jako istotnego, jako faworyta, może jeszcze nie głównego, ale co najmniej faworyta do tego, żeby wyścig do tego ratusza wygrać.